Posiadanie kota czy psa wiąże się z licznymi obowiązkami. Niestety są osoby, które o tym zapominają. Często zdarza się, że właściciele porzucają swoich czworonożnych domowników, udając się na wakacyjny wyjazd. Trafiają one później do schronisk dla bezdomnych zwierząt. Sprawdziliśmy, jak sytuacja wygląda w konińskiej placówce. Te wypadki, jeżeli chodzi o porzucanie zwierząt w okresie wakacyjnym, my tego nie odczuwamy. Większy problem mamy właśnie ze szczeniakami. Zostają podrzucane, okres wakacyjny to jest taki okres, gdzie szczenięta mają po 6-8 tygodni i trafiają do nas szczeniaki. Albo gdzieś tam porzucone w lesie, albo w kartonie, albo stale telefony, czy przyjmiemy szczenięta i prawdopodobnie te szczeniaki, jeżeli nie znajdą domu, to trafią gdzieś na ulicę, albo gdzieś do lasu. No i w rzeczywistości trafią do nas. W tej chwili mamy jeszcze chyba z 11 szczeniąt. Obecnie w schronisku przebywa ponad setka kotów. Wszystkie czekają na adopcję i nowy dom. W tej chwili zatrzęsienie kociąt. Głównie trafiają do nas kociaki. Właściwie przyjmujemy w tej chwili tylko kocięta, ponieważ jesteśmy przepełnieni. W tej chwili mamy ponad setkę kotów i jeżeli przyjmujemy, to tylko i wyłącznie kocięta chore i tych chorych jest coraz więcej. Więc sytuacja wygląda u nas strasznie ciężko. Bardzo dużo pracy i bardzo dużo leczenia, bardzo dużo wydatków na te kocięta, więc jeżeli ktoś jest chętny, chciałby przygarnąć kota, to zapraszamy. Dużo mamy już ozdrowieńców, dużo kotów, które są wyleczone, które siedzą w klatkach i czekają na nowego właściciela. Każdy, kto chciałby wspomóc schronisko, może przekazać pracownikom placówki karmę dla zwierząt. W niedalekiej przyszłości planowane są także zbiórki pieniędzy na pomoc zwierzętom. Potrzebna nam jest jak zawsze karma, ponieważ tych zwierząt jest bardzo dużo, ponad 180 psów i ponad 100 kotów, więc dziennie idą bardzo duże ilości karmy, więc prosimy o wsparcie karmą. Oczywiście pieniążki zawsze są mile widziane. Na pewno będą zbiórki organizowane w niedługim czasie na przeprowadzenie jednej albo dwóch operacji u szczeniąt, które mają wadę serca. Już taką jedną operację przeprowadziliśmy jakieś 3 miesiące temu. Ta operacja kosztowała w Warszawie ponad 5 tysięcy i mamy 2 następne szczeniaki, które mają wrodzoną wadę serca i bez tych operacji nie mają szans na przeżycie. Więc na pewno za jakiś czas będziemy udostępniać zbiórki na te operacje. Schronisko stawia także na współpracę z wolontariuszami. Pomagają oni m.in. wyprowadzać psy na spacer. To wszystko zależy od pogody też, bo jeżeli mamy temperaturę powyżej 26 stopni, to mimo tego, że są chętni wolontariusze, nie wychodzimy na spacery z psami, ponieważ nam się przegrzewają. Były już takie przypadki, że wróciły bardzo zmęczone. One w takich warunkach, w takich upałach, tak jak my, lepiej, żeby leżały spokojnie i nie wysilały się. Tak jak my jesteśmy zmęczeni, najlepiej byśmy nic nie robili, więc te psy też odpoczywają. Natomiast tak, już teraz właśnie widzieliście, są wolontariusze, wychodzą na spacery i bardzo chętnie zapraszamy większą ilość młodzieży, żeby pomogła tym zwierzętom trochę się zrelaksować, wyjść, zobaczyć coś innego niż tylko pracę w schronisku. Pamiętajmy, podczas wyjazdu wakacyjnego naszym czworonogiem może zaopiekować się ktoś z rodziny albo przyjazny sąsiad. Coraz więcej hoteli i pensjonatów akceptuje także obecność zwierzaków. Popularne stają się także hotele dedykowane wyłącznie zwierzętom. Porzucenie psa czy kota jest zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności. Nie!